jeśli chodzi o seks w hotelu, to jak najbardziej, jeżeli ktoś ma ochotę albo taką strategię, żeby uprawiać seks w programie, jak najbardziej można, tak? Gorzej jest z onanizacją, ponieważ wszędzie są kamery i nie jest to takie proste. Sam dobrze o tym wiem. Natomiast ja w programie, kiedy byłem na Bali, to miałem taką strategię, aby tego seksu jakoś nie uprawiać. Dlatego, że po prostu nie chcę też zdradzać do końca swojej prywatności. Okej, byłem szalony i czasem ekstremalny albo zaskakujący, tak, kontrowersyjna postać. Aczkolwiek jeśli chodzi o seks, to u mnie nie była to jakaś myśl przewodnia w programie. Ale wiesz, że ten seks był w tym programie, tak? Masz taką pewność? Jeśli chodzi o bliższe jakieś relacje uczestników w programie, to były takie akcje, były takie epizody, na przykład między Arturem i Dominiką. I jeszcze ktoś tam miał. Miał. To w takim razie, żeby samemu sobie poradzić, żeby jakby trzymać siebie na wodzy, to jak to samo zaspokojenie w twoim przypadku wychodziło, skoro tam wszędzie były kamery? No wiesz, zaspokojenie różnie było, trzeba poskromić. Na przykład brałeś kamienie i szedłeś zbijać kokosy z drzewa, z palmy, tak? Albo szybki trening. Tak, szybki trening tam ze sztangą i wszystko. I można ten testosteron jakoś uwalniać stopniowo, spokojnie, żeby nie eksplodować. Serdecznie Was zapraszam, kochani, do oglądania nowych wywiadów na przeambitni.pl. Pamiętajcie o kciukach w górę i subskrypcjach.